Dowodów na istnienie Boga lub Bogów ludzie poszukują od zarania dziejów. Jedni uważają, że potwierdzeń duchowego świata należy wyszukiwać w materialnym wymiarze, w którym wszystko wydaje się mieć swoje wytyczone miejsce, zupełnie jakby został on przez kogoś zaplanowany. Tymczasem inni nie mają potrzeby do przeprowadzania podobnych obserwacji, bowiem jak twierdzą, prawdziwe dowody na istnienie Boga już istnieją, a są nimi realne wydarzenia czynione przez tą wszechmocną istotę lub jej posłańców, czyli oczywiście cuda. Ostatnio na wielu forach powróciła historia przerażającego zamachu na Janie Pawle II, którego dokonał Mehmet Ali Akcza dokładnie 13 maja 1981 roku. I co najbardziej niezwykłe, według masy internautów to wydarzenie jest oczywistym dowodem na istnienie Boga, a ma to związek z przepowiedniami fatimskimi, które Maryja zaczęła przekazywać dzieciom dokładnie od 13 maja 1917 roku. Zainteresowanie internautów wzbudziła jednak nie tylko sama dziwna zbieżność dat objawień z zamachem na papieża, ale także treść przepowiedni, która również mówiła o przyszłości Ojca Świętego. Matka Boska objawiła dzieciom obraz kapłanów i zakonnic, a także biskupa w bieli, którzy wspinali się po wysokiej i stromej górze. Wokół tego wszystkiego rozchodził się widok ciał martwych ludzi, których opłakiwał biały kapłan i który chwilę później ginie, razem z wieloma innymi osobami duchownymi. Czyżby wizja ta była zapowiedzią zamachu na Karolu Wojtyle, który wydarzył się wiele lat temu? Wiele osób nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a wręcz nawet twierdzi, że jest to oczywisty dowód na istnienie duchowego świata i samego Boga.